Panie profesorze, gdybyśmy tak zastanowili się teraz nad naszym pięknym językiem polskim, to czy to jest trudny język dla Polaków? Najlepiej po polsku mówią jednak Polacy, więc dla Polaków może nie jest on tak trudny jak dla cudzoziemców. Mam pewne doświadczenie, bo uczyłem także cudzoziemców. Nie wszystko jest do końca zrozumiałe. Nasze wyjątki sprawiają trochę kłopotu. Ale dla nas jest to język jak najbardziej naturalny, piękny, w którym możemy bardzo dużo wyrazić. Co w takim razie zaprezentuje pan profesor tej jesieni w Telewizji Polskiej? Tak, w tym programie razem z panią doktor Kasią będziemy rozmawiali o nowych zwyczajach w polszczyźnie, o tym, co niektórych razi, ale może także o tym, co niektórych bardzo cieszy, bo zmiany nie zawsze muszą spotykać się z negatywnym przyjęciem. Znam ludzi, którzy cieszą się z każdego nowego słowa. Panie profesorze, też padły z pana ust takie słowa mówiące o tym, że pies zdechł, a nie umarł, i one naprawdę wywołały ogromną burzę. Czy wypowiadając je, myślał pan? Tak, będziemy o tym także rozmawiali w pierwszym programie z tego cyklu. No właśnie, zapraszam. Ale spodziewał się pan, że one wywołają tyle emocji? Nie. I w sumie jest to zjawisko pozytywne, bo znaczy, że problemy językowe jednak ludzi poruszają. Jak najbardziej poruszają, tak myślę. I teraz takie pytanie mi się nasuwa, czy pan jest miłośnikiem zwierząt i czy ma jakieś? Bardzo, bardzo lubię zwierzęta i nawet niektórzy postrzegają to jako moje dziwactwo. Staram się nie zabijać żadnych zwierząt, łącznie z komarami. I to jest takie podejście trochę może buddyjskie nawet. Każde życie uważam za niezwykle ważne. No i nie znoszę tych, którzy zadają cierpienia zwierzętom. Jestem przyjacielem zwierząt. Czy tak z perspektywy czasu, oceniając te słowa, jak pan się tak nad tym zastanawiał, to czy było w nich coś złego? W niektórych słowach było, w niektórych dopiero się pojawiło później. W niektórych pojawia się tylko wtedy, kiedy są odniesione do kogoś innego. Zdychające zwierzę czy zdechłe zwierzę to nic złego, chociaż oczywiście złego, bo śmierć jest rzeczą złą. Ale wtedy to ma negatywny wymiar, kiedy mówimy tak o człowieku. To jest to przenieś. Tak samo jak mówimy na przykład łeb zwierzęcia, nic złego w tym nie ma, łeb człowieka już coś postrzegamy brutalnego. To wszystko zależy od tego, do kogo to odniesiemy.